Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z AFC 24. Udało nam się trafić kolejną topową kartę do pierwszego składu oraz pierwszą kartę 99 na koncie RTG. Zobaczmy SBC, bo jest ikona, wiadomo. Maldini, Eusebio Ham, Minamino. No, z tego co wspomniał jeden YouTuber, to były piłkarz Liverpoolu. No, mogę zrobić tego Fernando Morientesa pod Real Madryt. Jest Inaki Williams, jest Klosterman, ok. I ten Klosterman ma trzy pozycje: SOP, PO i LO. Jakim cudem? No, ten Butragenio by się przydał, kurde, widzicie. A może zrobię tego Morientesa pod ten Real, żebym miał już to zapełnione? No, zrobię tego Morientesa, bo on był chyba był zawodnikiem Realu. No, teraz nie wiem, jak ja mam to sprawdzić. No, ma ciulaty dribbling, ma power shoty, ma fineski. Ma magnesik, który jest zbędny, i ma aeriala z plusem, który jest zbugowany. Niesamowite. No, zrobię pod skład z Realu. 8-6 stocem, 8-7 stocem. Tu też dwa składy stocem. No i super. No, zrobiłem epiki 9-4 plus i no nic, zwyczajnie go mi nie leciało, ale tu też jest karta warta 500 000, którą oczywiście z pika 9-4 plus trafiłem. Chciałem ją trafić, to jest moja wymarzona. Dobra, idziemy do składu i chcę Wam pokazać Filipa Lama ocenionego na 99. Na prawej obronie wygląda ciekawie nawet. No, defensywny boczny obrońca, to wiadomo w sumie. Defensywny prawy obrońca, patrzcie to, 5 na 5, 1,70 m. Ciekawa karta, 99 obrony, 99 podań, wrzutki, podanie na dobieg, haczyk i wślizg, może być. A poza tym Ruud Gullit oraz Julian Alvarez. No, Alvarez kosztuje 500 000, a zobaczcie tego Ruuda Gullita. Ja trafiłem ją chyba z 8-4 razy 10, z tego co mi się wydaje. Tak, chyba 8-4 razy 10 albo 8-5 razy 10, nie wiadomo. 5 na 5 gwiazdki, też ciekawa karta. Julian Alvarez. 99 strzelania, 99 dribblingu. Szkoda, że nie ma 5 na 5, tylko same 5 gwiazdek słabszej nogi. Może grać na prawym skrzydle, ale nie mamy formacji pod skrzydła, tylko pod pomoc defensywną, normalną pomoc i ofensywną, i plus dwóch napastników. No, trafię Kennego Dalglisha 98 na ławce. Też 5 na 5, ale ma 3 playstyle. No, ujdzie taki Kenny. Ma power shoty, ma fineski i ma kontrolę nad piłką. Wybitnie kontroluje piłkę podczas dribblingu w biegu. No, czy tak jak dribbling z R1, to wiadomo w sumie. No, Cahill na ławce jako eśpek. Ja jeszcze trafiłem karty pod skład z El Clasico. No, Cruyff by się nadawał do El Clasico ewentualnie, bo jest piłkarzem Barcelony. Był już piłkarzem Barcelony. Nkunku tak średnio. Bellingham grał w Realu. No, to raczej Bellinghama użyję. A Peter Schmeichel? Czy on grał w jakiejś Barcelonie albo coś? Nie. Manchester United, Aston Villa, więc raczej nie grał ani w Barce, ani w Realu. Szkoda. No, Kaka grał w Realu, ale
To nie był jego najlepszy sezon. Badzio to jest bardziej włoska liga, więc jak Badzio możemy jak najbardziej wykluczyć z tego składu. Albo pod Derby Madrytu Llorente w Atletico. Felix. O! Trafiłem właśnie Karima Benzemę pod skład Realu Madryt. Ciekawa karta. No, skład wszechczasów z Realu Madryt. Miałem wziąć Courtois, ale wziąłem Goreckę, który jest ciekawą opcją. No, trafiłem Rafinie pod skład Barcelony. Ciekawie. Albo pod skład z El Clasico. To byłoby ciekawe. No, Touré też kiedyś grał w Barcelonie, więc użyję go do El Clasico. Zico, kurde, to jest rzadko spotykana legenda, ale nie wiem, czy on gdzieś grał. Nie. Udinese, Flamengo, nie. W żadnym z tych klubów raczej. Czech grał w Chelsea, ale raczej wątpię, żeby też grał w Barcy. Ale Hierro grał w Realu Madryt, więc jak najbardziej go użyję. A stoi? Nie wiem. Tevez grał w City, grał w United. No, bym go użył, ale kurde. Joe Cole. Carvalho grał w Chelsea, no to wiadomo. Cannavaro grał w Realu, Xabi Alonso też grał w Realu Madryt. Ramos też w Realu. Futre? Nie wiem, co to robi Paolo Futre, ale mi się wydaje, że on z czerwono-białej części Madrytu grał. Wypożyczony McManaman by się przydał pod skład z Manchesteru City. Spoko wygląda. Haaland 9-4, wypożyczony jeszcze dodatek. Ja tylko jeden mecz nim rozegrałem, gdy zacząłem RTG. No. No i to tyle chyba będzie raczej. Mam bramkarza, mam dwóch napadziorów. Mam ewentualnie prawego pomocnika na wypożyczeniu. Środkowego pomocnika, prawego obrońcę. Dużo mi brakuje. Jeszcze jeden środkowy pomocnik, lewy pomocnik i jeszcze dwóch środkowych obrońców i lewy obrońca. Kurde. Po jednym duplikacie Cruyffa udało mi się trafić Ruda Hulita 97, który jest dosyć ciekawy. Raczej to powinien być traf za miliony monet. A jeszcze mam Timbera 92. Pod paczkę 4 razy 10 zapomniałem. Dobra. Musimy dać jakąś kartę wysoko ocenioną, kurde, bo to nie jest ciekawie. Dobra, Aouar. No dobra, trochę pod rating, kurde, poszedłem. Dobra, otwieramy paczkę 8x4x10. Kogo jeszcze nie mam z futisów? Morientes 90. No dobra, teraz mogę zobaczyć, czy Morientes grał w Realu Madryt. O Jezus, jedna karta specjalna? Tak. Morientes grał w Realu Madryt, grał w Liverpoolu. No, Morientes grał w Realu Madryt, więc jak najbardziej mogę go użyć,
pod retro skład. Będę miał Morientesa z Benzemą na ataku. Albo zrobię formację ze skrzydłami 4-2-4. W środku pola zmieszczę Yaya Touré, ewentualnie z Szabim Alonso. Dobra. Ja chyba żadnych toców nie mam. No, nie mam toców, a Sergio Ramosa sobie zostawiam pod ewolucję. To będzie ciekawa ewolucja pod właśnie skład El Clasico z Realu Madryt i Barcelony. Więc mam dwóch napadziorów. Prawe skrzydło, bo nim jest Rafinha, a z lewego skrzydła nie mam zielonego pojęcia, kogo by to umieścić. To jest bardzo, bardzo sticky situation, tak to niektórzy to wmawiają. Di Natale to jest bardziej włoska liga niż hiszpańska, więc jego jak najbardziej mogę wykluczyć. Udinese, Empoli, dobra. Dempsey, Premier League, no to raczej nie. No, jak najbardziej. Niektóre transfery są tak zbędne. Lewego skrzydła nie mam, żeby to gdzieś umieścić. Wow. No, będę szukał lewego skrzydłowego, więc albo pojawi mi się Ronaldinho, albo Vinicius. To jest bardziej kwestia sporna. Kogo by tu wrzucić? To jest dla mnie niepojęte. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Siemaneczko. Cześć.